Hej, witam Was na kanale Enjoyment Family. Dzisiaj wrócimy sobie do tematu, który rozpoczął się w zeszłym roku, czyli naszego tarasu. Tak jak mówiłem Wam na ostatnim odcinku, mieliśmy czekać na deski, które musiały nam dotrzeć, te, które po prostu nam zabrakło. No i właśnie już dotarły, mamy je na miejscu. Tutaj nasze brakujące deski, które w zeszłym roku zabrakły, już tutaj ładnie sobie czekają na to, żeby je pomalować. Sporo ich brakło, jak zobaczycie, to ich jest bardzo dużo. Nie wiem, jak ja to zrobiłem, no już nie wnikam. Oczywiście ceny i wszystko Wam podam w ostatnim filmie, gdzie będzie podsumowanie wszystkich kosztów. To też dodałem właśnie te deski, żeby było wiadomo, ile co kosztowało. Tak więc jest bardzo dobrze. Tak jak mówię, sporo tych desek, ale wszystkie się użyje. Chyba że tym razem wziąłem tego po prostu za dużo, ale to nic nie szkodzi, bo mamy w planach robienia jeszcze mebli na taras, które będą tam w innych odcinkach. Tak więc meble też się pojawią i będziemy właśnie korzystać również z tych desek, które nam tutaj zostaną, żeby to wszystko wykorzystać i żeby nic się nie zmarnowało. Dzisiaj odpowiem Wam na parę pytań, które pojawiły się tutaj na kanale odnośnie tego tarasu, odnośnie tego sposobu montażu całego tarasu, bo było do tego parę zastrzeżeń odnośnie tego, że bloczki nie są wkopane tak głęboko, żeby to było, nie wiem, tam 80 cm, coś takiego. Natomiast jeśli chodzi tutaj o taras, to nic się z nim kompletnie nie dzieje. Przez zimę było na nim mnóstwo śniegu, tutaj no z parę ton śniegu było na nim po prostu, także utrzymał ten ciężar, nic się nie zapadło i dzisiaj sobie to wszystko ogarniemy i Wam pokażę, jak to wygląda dzisiaj cały taras po takim okresie i jednocześnie powiem Wam, co pojawi się w kolejnych odcinkach, bo będziemy wracać do tematu tarasu. Będę tutaj robił schody, będę tutaj zabudował boki, kończył tutaj górę, tak więc trochę tego będzie. Zaczynajmy. W poprzednim roku udało nam się tutaj zabudować cały taras, tutaj postawić te wszystkie bloczki, zamocować je na kotwach chemicznych tutaj, jeśli chodzi o belki, które na tym wszystko to trzymają. Tutaj te legary, później położenie tej góry tarasu. Także w zeszłym roku bardzo dużo udało się zrobić. Teraz odpowiemy sobie na pytania, które zadawaliście pod odcinkiem. Pierwszy z nich, które się najczęściej pojawiało: jak taras przetrwał zimę? Przetrwał ją bardzo dobrze. Jak zobaczycie, nic się tutaj za wiele nie zmieniło. Poza jakby tym błyskiem tarasu troszeczkę się zmieniło. Tutaj musiałem dołożyć nowe śruby zabezpieczające. To sobie dopiero później będę jeszcze szlifował i malował, bo na razie jest to po prostu zrobione na świeżo. Z tego względu, że po zimie, gdy drewno dostało jeszcze trochę wilgoci, trochę się tu i wygięło na niektórych deskach, więc jeszcze je przymocowałem mocniej. Nie jest to wiele desek, bo tak jak widzicie, tutaj wszędzie jest czysto. Natomiast gdzieniegdzie była taka potrzeba, żeby tak zrobić. Taras przestał tak mocno skrzypieć. To jest na pewno wielka ulga. Jak słyszycie, teraz mogę po nim chodzić i nie jest to aż takie uciążliwe, jak było zaraz po montażu. On się trochę uleżał, więc jest dużo lepiej. I jak taras przetrwał zimę odnośnie tutaj tych naszych bloczków, które tutaj mamy. Ja już tutaj mam oczywiście wykorzystane to miejsce pod tarasem, już tutaj różne rzeczy leżą. Natomiast jeśli chodzi o sam poziom i tak dalej, to możecie go zobaczyć tutaj. Chyba widać, że wszystko jest idealnie tak, jak było w zeszłym roku, tak jak to zakończyłem, tak jest i w tym. Czyli w tym momencie nic nam się tutaj nie zmieniło, nigdzie się to nie przechyliło, zagięło. Po prostu jest tak, jak było. O, a tutaj w poprzek, jak zobaczycie, również mamy oczko. Także jak cały taras jest równiusieńko, tak jak go zostawiłem przed zimą. Jeśli chodzi o te bloczki, to może sobie jeszcze je zobaczmy tutaj, bo tutaj było bardzo dużo pytań o to. Jak widzimy, tutaj śruby wszystko trzyma, te nasze podkładki, które dawaliśmy pomiędzy, tak więc też super, wszystko tutaj, jak widzicie, woda jest tutaj poniżej, natomiast te belki są suchutkie. I zobaczmy sobie tutaj, jak wygląda nasz ten suchy beton. Nie wiem, czy ja będę w stanie go tutaj odtworzyć. Jak widzicie, z suchym betonem nic się nie dzieje, wszystko jest w porządku. Tak samo tutaj, jeśli chodzi o tą zaprawę, którą dawałem w piance, też wszystko jest jak najbardziej dobrze. Tak wygląda to tam w głębi. Nie wiem, czy coś będziecie widzieć na kamerze, bo tam jest bardzo, bardzo ciemno. Natomiast tak jak mówiłem, tam już parę rzeczy poszło, których nie używałem i tam po prostu na razie odpoczywają. Nic się nie zapadło, wszystko się trzyma i jest pięknie. Jedyne, co się tu stało, czego się nie spodziewałem, to jak widzicie, tutaj poszła ten legar poszedł dosyć mocno i on się wygiął. Także będę musiał przy kolejnej desce, której będę kładł, coś z tym pomyśleć, bo jak widzicie, on jest tutaj, podniósł się na tyle, że straciłem tutaj po prostu poziomicy. Natomiast jak przełożę to tutaj, to jest idealnie jak było. Drugie pytanie to jakie są największe wyzwania przy budowie takiego tarasu z drzewa. Dla mnie największym wyzwaniem było malowanie po prostu. Ilość malowania, na którą musicie się tutaj przygotować, jest ogromna. Zwłaszcza, że każdą deskę nie malujemy raz, tylko zazwyczaj około, przynajmniej ja malowałem około 3 razy każdą deskę, niektóre malowałem nawet 4. Więc w tym momencie ilość tutaj metrów przemalowanych jest naprawdę ogromna i to musicie wziąć pod uwagę, że jeśli bierzecie deski surowe z tartaku, to musicie poświęcić mnóstwo czasu na to, aby to wszystko pomalować. Kolejne pytanie było, czy potrzebuję jeszcze jakichś narzędzi do skończenia tego tarasu. I jak tak sobie to wyobrażam, to na dzień dzisiejszy nie potrzebuję nic nowego, co już mam. Wydaje mi się, że wszystkie narzędzia, których używałem do tej pory, poza jeszcze taką piłą ręczną, która na pewno mi się przyda, mam ją również, tylko po prostu jeszcze się chyba nie pojawiła na odcinkach, no to w tym momencie to jeszcze będzie ta rzecz, która nam tutaj zabraknie. Na pewno jeszcze pojawią się kątowniki, takie metalowe, żeby móc od spodu chwycić krańcowe deski. To wam też pokażę, jak będę to montował. Natomiast chodzi o to, żeby gdy staniemy na ostatnią deskę, żeby ona na tych plastikach, na tych montażach plastikowych się nam nie ugięła, więc w tym momencie tutaj zastosuję sobie po prostu kątowniki metalowe, takie już nawiercone, żeby móc to tutaj podtrzymać. Na resztę pytań odpowiadałem bezpośrednio pod filmem w komentarzach, więc jeśli ktoś jest ciekawy, to może sobie tam zajrzeć. Teraz, gdy mamy już wszystkie deski, czyli zaczynamy jakby naszą pracę trochę od nowa, w tym momencie będę musiał jeszcze raz zająć się po prostu moją znienawidzoną częścią, czyli malowaniem. Będę musiał wszystkie deski pomalować najpierw impregnatem do drewna przeciwkornikom, a następnie olejem, który nam tutaj robi właśnie ten ładny kolor tarasu i zabezpiecza go też przed wilgocią, jakimiś deszczem, śniegiem i tak dalej, bo jak widzę po tarasie, to naprawdę fajnie przeżył tą zimę. Jedyne, co mógłbym zarzucić, to trochę stracił blask. Trzeba się tego nastawić, że mając prawdziwe drzewo, będziemy musieli je co jakiś czas odświeżać i z tego, co czytałem, to jest nawet raz do roku, że należy takie drzewo przesmarować olejem do drzewa, więc w tym momencie to mnie jeszcze na pewno czeka w tym roku. Gdy już sobie skończę tutaj cały taras, to na pewno tą górę, która była położona jeszcze w zeszłym roku, przesmaruję jeszcze raz olejem. Jest to na tyle fajne z tym olejem, że to tak nie zmienia jakby samego koloru tak bardzo, samego drzewa, że ono staje się dużo, dużo bardziej ciemniejsze, tylko po prostu daje mu warstwę taką ochronną, dzięki której kolejny rok będziemy mogli używać go i cieszyć się jego wyglądem. Tak więc ja was zapraszam na kolejne odcinki odnośnie tarasu, które pojawią się niebawem, natomiast musimy poczekać, aż trochę zrobi się cieplej. Będę już pomału malował deski, natomiast pogoda nas nie rozpieszcza, ponieważ jeszcze wczoraj było tutaj mnóstwo śniegu. Po prostu jeszcze nam tutaj dosypało śniegu i jest naprawdę zimno, dlatego jeszcze z tarasem troszeczkę tutaj poczekam. Zajmę się na razie malowaniem desek, żeby się już przygotować do tego, do nagrywania dla was kolejnych odcinków, także jeśli ktoś jest zainteresowany tym tematem, to zapraszam do subskrypcji, polubienia tego filmu i do zobaczenia w kolejnym odcinku.